Spójrz, Jezu, na tych, co upadli. Spojrzeniem swoim nas podźwignij. Gdy na nas patrzysz, giną grzechy i we łzach wina się rozpływa. Ty światłość jesteś. O, zabłyśnij zmysłom i mroki duszy rozprosz. Ciebie niech sławi głos nasz pierwszy. Ciebie niech sławi pieśń ostatnia. W Ewangelii na piątą niedzielę Wielkiego Postu słyszymy, jak apostołowie przyprowadzili do Jezusa wierzących Greków, pragnących Go zobaczyć. Wtedy Jezus wygłosił ostatnie publiczne przemówienie. Mówił o swoim wywyższeniu. Zapowiedział swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Słuchający Go wtedy ludzie nie przypuszczali, jakie to będzie wywyższenie. Kiedy my myślimy o własnym życiu, trudno nam jest zobaczyć siebie na krzyżu. Wolimy powszechne uznanie. Cieszymy się, gdy nas inni doceniają, wyróżniają. To bardzo ludzkie. Jednak Jezus mówi o innym wywyższeniu. W uniżeniu, pokorze i cierpliwym znoszeniu cierpienia. Swoją miłością Jezus przyciąga nas do siebie i zaprasza, abyśmy szli Jego śladami. Wtedy Ty, Panie, najłagodniejszą i najmiłosierniejszą ręką dotknąłeś mego serca i uporządkowałeś moje myśli, pisał święty Augustyn. Wpatrując się w oblicze Jezusa, chciejmy zjednoczyć się z Jego miłującym sercem. Wywyższenie, o którym Jezus mówi, trwa przez wieki. W każdej Eucharystii Jezus w sposób bezkrwawy uobecnia swą mękę i zmartwychwstanie. W sposób wizualny przedstawił tę prawdę średniowieczny artysta. Wykonał monumentalną rzeźbę Chrystusa. Jezusa umarłego i żywego zarazem, umieszczonego na krzyżu w pozycji przypominającej złożenie ciała do grobu. Ułożenie jego rąk symbolizuje jedność ciała i duszy, a otwarte oczy ukazują moment zmartwychwstania. Na ciele widać znaki męki. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, napisał święty Paweł. Jezus, bez reszty posłuszny Ojcu, swą miłością dokonał i wciąż dokonuje naszego odkupienia. W wielu kościołach nad ołtarzem zawieszony jest krzyż. Uświadamia nam on wielką tajemnicę, która dokonuje się podczas sprawowania ofiary eucharystycznej. Panie, pomóż nam stale żyć w Twojej obecności, słuchać Twojego głosu i karmić się Tobą. Daj łaskę, aby nasze serce pałało, gdy przychodzisz do nas w Komunii Świętej. Oczyść nasze oczy, abyśmy widzieli Ciebie w znakach, które czynisz dla nas. Abyśmy rozpoznawali Ciebie w naszych bliźnich i pragnęli ich przyprowadzić do Ciebie. Abyśmy naszym życiem oddawali Ci chwałę. Ukaż mi, Panie, swą twarz. Daj mi usłyszeć Twój głos, bo słodki jest Twój głos. Twarz pełna wdzięku. Ukaż mi, Panie, swą twarz. Ukaż mi, Panie, swą twarz. Daj mi usłyszeć Twój głos, bo słodki jest Twój głos. Ukaż mi, Panie, swą twarz.
bo słodki.